Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski, witam na kanale Enczas Express. Zanim przejdziemy do początkowych ogłoszeń, przedstawię mojego gościa. Jest nim ponownie Roman Warszawski, witaj. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy już bodajże czwartą rozmowę w ramach naszej serii zmierzającej do uczynienia z tych rozmów pewnej publikacji, to oczywiście kilka ogłoszeń wstępnych. Na początek zachęcam do tego, żeby zapoznać się z najnowszym numerem Najwyższego Czasu. Na okładce trzej panowie tworzący taką koalicję przeciwko Unii Europejskiej, również wiele innych ciekawych tematów, więc jak najbardziej zachęcam, żeby się zapoznać z tym numerem. Ogólnie proszę o subskrybowanie tego nowego kanału, ponieważ poprzedni wyleciał w powietrze, więc teraz mamy Enczas Express. Odbudowujemy się i być może przetrwamy trochę dłużej niż poprzednim razem, miejmy nadzieję. Żeby nam pomóc niezależnie od YouTube'a i od monetyzacji, to zapraszam do stawiania kawy w ramach Buy Coffee. Też link w opisie, w komentarzu powinien być. Można również przekazywać 1,5% w ramach rozliczeń PIT-u. Też to wszystko na naszych stronach internetowych można znaleźć. I można też wesprzeć konferencję Prawicy Wolnościowej, która odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia na Foksal w Warszawie. Też na stronie konferencjaprawicy.pl wszystkie informacje są dostępne. No i tak już naprawdę ostatnia rzecz, czyli sklep Biblioteka Wolności i tam różne książki. Mamy Zmiany klimatu profesora Kowalczaka, czyli książkę popularno-naukową, która zajmuje się globalnym ociepleniem tak zwanym. I nowość taka zupełna, czyli nowa generalna gubernia, niezawodny Stanisław Michalkiewicz. Książka jest teraz w przedsprzedaży, jeszcze przez kilka dni. Więc niższa cena, więc tym bardziej zachęcam, bo potem podrożeje, więc zapraszamy właśnie do zakupów. Tyle tytułem wstępu, przejdźmy już do kolejnej rozmowy. Dzisiaj porozmawialibyśmy o różnicach w sposobach myślenia i postrzegania rzeczywistości u kobiet i mężczyzn. I tutaj, jak zasugerowałeś, takie kluczowe hasło, które możemy poruszyć, to jest solipsyzm. Jak spojrzy się do Wikipedii, no to tutaj jest jakaś filozofia, że jakiś pogląd subiektywno-idealistyczny, ale tym nie zajmujemy się w takiej definicyjnej formie, tylko bardziej w takim życiu codziennym. Czym jest ten solipsyzm i dlaczego należy go przypisać bardziej kobietom? Znaczy, do solipsyzmu najbardziej się odwoływał w swojej twórczości Witkacy i chodziło o to, że świat istnieje tylko za pośrednictwem poznania zmysłowego. Solipsyzm bardziej w tym sensie, którego używa Czerwona Pigułka, został wypracowany przez amerykańską manosferę, no i tam wyszło im, że kobiety dużo bardziej od mężczyzn mają takie przekonanie, że świat do nich ma personalny stosunek. Jak to najprościej wyjaśnić? Jak będziesz opowiadał jakieś abstrakcyjne zagadnienie i ono będzie dotyczyło na przykład zachowania jakiejś kobiety, no to kobiety dużo częściej od mężczyzn zareagują w takiej sytuacji, jakbyśmy tam mieli historię mężczyzny, że ja na przykład taka nie jestem, albo to się odnosi bezpośrednio do mnie. W każdym razie solipsyzm oznacza takie wewnętrzne przekonanie kobiet, czy właściwie taki odruch, że cały świat ma do nich stosunek personalny i one nie są podmiotem historii, jaka się dzieje, tylko że to się wiąże z tym, iż wszystko w tym świecie im się przydarza. Mówiąc krótko, wszystko do niej ma personalny stosunek. Zepsuł się samochód, bo jej nie lubi. Ona za nic nie odpowiada. Gdzieś tam zawsze jest ten taki zewnętrzny czynnik, który ją tutaj będzie dopadał. Okej, okay. A jakie są źródła tego typu sytuacji, tego typu zjawiska? Bo oczywiście można odwołać się do biologii, na przykład różnic w mózgu. No taki oklepany przykład to jest to, że w mózgu u kobiet jest więcej tych połączeń, które sprawiają, że te emocje i różne tam takie subiektywne rzeczy są bardziej odczuwalne, ale to nie wiem, czy w tym kierunku powinniśmy iść? Znaczy, czy to innego? Raczej jest związane z hardwarem. Co jest straszne, to to, że badania dotyczące tego, o czym mówi Czerwona Pigułka, praktycznie nie są prowadzone. I jak gdziekolwiek wychodzi coś, co mogłoby być odbierane jako negatywne w stronę kobiet, no to za chwilę tutaj znika w ogóle zainteresowanie świata akademickiego, ale Czerwona Pigułka miała swój departament własny badawczy, czyli PUA-ów, czyli pick-up artist, czyli ludzi, którzy zajmowali się podrywem. No i oni tam badali, co działa, co nie działa. W każdym razie można próbować wysnuć takie ewolucyjne uzasadnienie, że ponieważ płcie mają różną funkcję w społeczeństwie i mężczyźni są ewidentnie tą płcią zbywalną, to tutaj bardziej się opłacało różne podejście do wyzwań, jakie przed nami stoją. Jak się jest mężczyzną, to
raczej nas nikt nie będzie żałował, dlatego bardziej opłacalnym sposobem podejścia do rzeczywistości było takie, że jak jestem w trudnej sytuacji, to muszę ruszyć tyłek i się z niej samemu wydostać. Natomiast w przypadku kobiet, ponieważ kobiety były tym wąskim gardłem reprodukcyjnym, to bardziej opłacalnym zachowaniem było usiąść i zacząć głośno mówić o tym problemie, rozmawiać o nim, żeby ktoś przyszedł i próbował go w jakiś sposób rozwiązać. Także no, prawdopodobnie ta różnica bierze się z tego, niezależnie co jest źródłem tej różnicy, no na pewno ona występuje i ona zgrywa się też jeszcze z inną cechą, taką statystyczną cechą kobiet, czyli koncentracją na własnym bezpieczeństwie. Więc nie dość, że świat do niej jest personalnie nastawiony, świat jest jej raczej wrogi i jednocześnie trzeba cały czas sygnalizować otoczeniu, że w jakiś sposób powinien zapewnić mi większe bezpieczeństwo, bardziej się skoncentrować na mojej własnej osobie. Stąd też dość często bierze się też to, że uwaga jest też takim narkotykiem kobiet. No i stąd też wypływają zmiany, różnice w korzystaniu z social mediów przez kobiety i przez mężczyzn. Okej. Jakie inne różnice, gdybyśmy mieli kilka ich wymienić i omówić, tutaj byś wskazał jako takie najbardziej widoczne, najważniejsze, jeżeli chodzi o postrzeganie świata i w ogóle myślenie? Porządek działania. No, mężczyźni raczej działają na zasadzie, że instynkt, później rozum, na końcu emocje. Kobiety działają bardziej na zasadzie najpierw instynkt, później emocje, na końcu rozum. I też trzeba zwrócić uwagę, że inaczej przetwarzamy emocjonalnie świat. Dość często się mówi, że jeżeli mężczyźni by się bardziej otworzyli na emocje, no to wtedy byłby dostępny dla nich jakiś świat, który nie jest dostępny, a który jest dostępny dla kobiet. Tyle, że my nawet inną mamy domyślną emocję w kontakcie z trudnymi sytuacjami. Statystycznie, podkreślam znowu, statystycznie, nie zawsze, ale najczęściej, jeżeli mężczyzna spotyka trudną sytuację, to jego reakcją taką domyślną jest gniew. Natomiast jeżeli kobieta spotyka trudną sytuację, u niej tą domyślną emocją zazwyczaj jest smutek. I to też no, wiąże się z tym, że gniew ma nas popychać do działania, smutek z kolei ma popychać panie do wycofania się i zajęcia bardziej bezpiecznej pozycji. A to na końcu się sprowadza do tego, że ryzyko mężczyznom statystycznie reprodukcyjnie popłacało, a kobietom wręcz przeciwnie. Zawsze można powiedzieć, że no, plemniki są dość tanie i produkujemy ich cały czas bardzo dużo, jajeczka są drogie, jest ich znacznie mniej, jajeczko nie może się narażać, plemnik powinien ryzykować, aby móc no, spotkać dużą ilość jajeczek. Naturalistycznie zabrzmi to strasznie, ale tak to zawsze wygląda. Co przez, mnożąc to przez setki, tysiące pokoleń, da nam pewien statystyczny wynik. Okej. W ogóle takie pytanie może, zanim przejdziemy do tych kolejnych cech, dlaczego w ogóle lewica tak mocno neguje psychologię ewolucyjną i w ogóle nauki biologiczne, które tutaj podważają ich teorie genderowo-queerowe i tak dalej, czyli całą tą teorię równości tak naprawdę? Z prostego powodu, bo to właśnie podważa równość. No, dla lewicy podstawową wartością jest równość i dlatego oni by najchętniej odwoływali się do teorii Johna Locke'a, czystej tablicy, gdzie człowiek ma się rodzić jako niezapisana tablica i dopiero wychowanie, społeczeństwo czyni go takim, jakim jest. Człowiek nie jest czystą tablicą. Czerwona pigułka przede wszystkim bada to, co nam się instynktownie podoba. I o ile w ramach tego, jacy jesteśmy z urodzenia, w ramach tego hardware'u, który w sobie mamy, możemy na niego narzucić pewien software, ale to są tylko pewne takie wariacje, granice brzegowe, do których możemy się popchnąć. Możemy sfeminizować mężczyzn, ale oni w tym sfeminizowaniu dalej będą zachowywali się jak kobiety. To widziałem kiedyś taki wywiad Bena Shapiro z pewną panią, która wcześniej była panem, z transem. No i Ben Shapiro właśnie mówił, że nikt go nie może zmuszać do nazywania pana panią, a w tym momencie ten kobieta, która wcześniej czuła się mężczyzną i tym mężczyzną była z urodzenia, po prostu odwróciła się. Ta kobieta była dwa razy większa od Bena Shapiro, położyła mu łapę na ramieniu i tak spojrzałem głęboko w oczy, słuchaj, jeszcze jeden taki tekst i karetka cię stąd zabierze. No i można powiedzieć, że całe warunkowanie, operacje, wycinanie, wszystko poszło gdzieś tam, gdy tutaj zareagował no, taki odruch, że jak ktoś się ze mną nie zgadza, to mogę się odwołać do takiego sposobu załatwiania spraw.
I tutaj też będziemy mieli różnice na przykład w komunikacji. U mężczyzn ta komunikacja zawsze będzie szła bardziej wprost. W ogóle no, jest takie oczekiwanie, że mężczyźni będą myśleć to, co mówią i mówić to, co myślą. Natomiast w przypadku kobiet to tutaj bardziej pasuje określenie, że komunikacja jest przyjemnością dla samej komunikacji i bardzo istotne jest, żeby ta komunikacja nie przebiegała wprost, aby nic nie trzeba było nikomu wprost i ostatecznie powiedzieć, aby cały czas można było zachować różne scenariusze dalszego rozwoju sytuacji. Dlatego też każdy komunikat musi być wieloznaczny, aby otwierał później drogi do różnych innych zachowań i interpretacji, co sprzyjać może na przykład manipulowaniu otoczeniem. A żeby to lepiej pasowało im, no to mężczyźni zawsze mają być bardziej tacy wprost, aby ich komunikat miał zawsze jednoznaczne znaczenie. Natomiast kobiety bardzo często będą pilnowały, żeby ich komunikat był taki wieloznaczny, przy czym jednocześnie kobiety nagradzają mężczyzn, którzy są w stanie prowadzić komunikację w taki bardziej żeński sposób, kiedy potrafią z nią grać i potrafią bawić się tymi wieloznacznościami, nie wyrażać się wprost, czyli właśnie bardziej posługiwać się tym językiem, że tak powiem, kobiet. Tylko że tutaj, aby społeczeństwo dobrze funkcjonowało, to musimy zdawać sobie sprawę, że te dwa rodzaje komunikacji są dobre w różnych okolicznościach. Na przykład język dyplomacji zawsze będzie dużo lepiej funkcjonował, kiedy działa tak jak język kobiet, gdzie są wieloznaczności, gdzie słowa służą raczej nie wyrażaniu myśli, a ich ukrywaniu, no i wraz z rozwojem sytuacji to czemuś ma służyć. Ale na przykład jak mamy mieć oddział wojskowy, no to tam nie możemy stosować zasady domyśl się albo że oczekujemy, że to będzie wyglądało inaczej, tylko jeżeli na przykład mamy zrealizować ten jeden cel, no to ta komunikacja powinna być właśnie bardziej taka męska. Dzisiaj jako ten jedyny właściwy, słuszny sposób komunikacji przedstawia się ten kobiecy, no i to jednocześnie uniemożliwia nam porozumiewanie się, czasami uniemożliwia nam też rozmowy na pewne tematy. Można też powiedzieć, że służy to trochę temu lewicowemu sposobu myślenia, widzenia rzeczy, ponieważ skoro oni chcą dążyć w kierunku obalenia wszelkich możliwych hierarchii, no to im będzie pasowało to właśnie niedookreślenie wszystkiego, gdzie wszystko jest kwestią interpretacyjną i wszystko jest względne. Jednocześnie na końcu można przepychać też, że właśnie w tej względności gdzieś tam się ukrywa równość oraz złe społeczeństwo, które nas popycha, oddala od tej równości. Mhm. Jakie cechy, czy jakie te różnice są najbardziej niewygodne z punktu widzenia feministek, jakie one jakby najczęściej je wypierają, że one istnieją i w ogóle one wywołują jakieś takie, nie wiem, skrajne emocje, że nie powinno się tak tego przedstawiać i tak o tym mówić, czy po prostu mówić prawdy? Znaczy, no, to, co na pewno będzie się feministkom bardzo nie podobało, to negowanie zjawiska kobiety są cudowne, no bo mamy tą historię, gdzie kiedyś istniał ten rajski okres, kiedy panował matriarchat, później nadeszły złe ding-dongi, powiedzmy, żeby algorytmu nie drażnić. I jak one spadły na ludzkość, no to w tym momencie to przypomina scenę z Seks Misji i z trenowania sekcji specjalnej, że to Kain wynalazł zbrodnię i wypróbował ją na swojej siostrze Abli, czy jakoś tak tam przy tym razie sióstr to wyglądało. No, feministki na pewno będą negowały to, co się kobietom podoba, no bo skoro najwyższą wartością jest równość, no to kobietom nie mogą się podobać mężczyźni lepsi, a więc będą negować też ten podstawowy instynkt seksualny kobiet w postaci hipergamii. Tam zaraz będzie stwierdzenie, że hipergamia jest pozostałością patriarchatu, pozostałością czasów, kiedy kobiety były pozbawione możliwości zarobkowania i teraz na pewno tej hipergamii nie ma, ponieważ częściej trafiają się niż w przeszłości związki kobiet lepiej zarabiających ze słabiej zarabiającymi mężczyznami, albo pojawiają się częściej związki kobiet z wyższym wykształceniem, z mężczyznami z niższym wykształceniem. Co nie daje odpowiedzi, dlaczego w ogóle duża część związków nie powstaje oraz to jest takie zawężanie hipergami do wąskiego jej rozumienia zamiast przyjęcia, że no, ten instynkt ocenia mężczyznę jako pełny pakiet i czasami na przykład to, że on zarabia mniej, może być kompensowane tym, że jest wysoki, przystojny, no i dobry w innych tematach.
a też no, nie tłumaczy to sytuacji, dlaczego prawdopodobieństwo rozwodów rośnie dramatycznie w sytuacji, kiedy kobieta zaczyna zarabiać więcej od swojego męża. Bo związki, w których rozpoczęły się w sytuacji, gdzie tam mąż zarabiał mniej od żony, one mają podobną statystycznie trwałość jak średnia. Natomiast związki, w których na początku on zarabiał więcej, ona później zaczęła zarabiać więcej od niego, no to tam się już pojawia duża ilość, znaczy dużo większe prawdopodobieństwo rozwodów, tak podchodzące pod 80%. Więc no, wszystko, co podważa równość, na pewno będzie nie podobało się feministkom, tym bardziej, że już doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie one zaczynają negować, że mężczyźni są płcią silniejszą. Widzieliśmy wywiad pani profesor Środy u Krzysztofa Stanowskiego, gdzie ona wprost tłumaczyła, że to, że chłopaki lepiej grają w piłkę, potrafią podnosić większe ciężary i w ogóle są bardziej sprawni fizycznie, to nie jest efekt genetyki, tylko to jest efekt wychowania, bo przecież nie ma ani jednej cechy, ani genetycznej, ani fizjologicznej, ani jakiejkolwiek innej, która odróżnia kobiety od mężczyzn. No tak, a tutaj możemy przejść do tematu najbardziej ciekawego, myślę, dla wszystkich, czyli kwestia tych różnic, jeżeli chodzi o postrzeganie seksualności, działania seksualne, wszystkie te schematy. Najfajniejszą taką różnicą między płciami jest to, że statystycznie mężczyźni żałują, że z kimś nie spotkali się biblijnie, a kobiety najczęściej żałują, że z kimś się spotkały biblijnie. Jednym słowem, mężczyźni żałują, że tych kobiet nie było więcej, a kobiety żałują, że tych mężczyzn było aż tylu, że lepiej by było, jakby było ich mniej. Ciekawe dlaczego. Ciekawa sprawa. Okej, ale właśnie zacznijmy od kilku różnych elementów w ramach w ogóle całych tych strategii reprodukcyjnych, schematów myślenia. Jakie są takie główne różnice właśnie w postrzeganiu tych spraw? No na pewno mężczyźni dużo mniej boją się bycia wykorzystanymi. Najlepiej widać to na przykładzie historii, gdzie jakaś młoda dziewczyna została zbałamucona przez nauczyciela i młody chłopak zostaje zbałamucony przez nauczycielkę. No, kiedy młody chłopak zostaje zbałamucony przez nauczycielkę, przykład prezydenta Francji, nikt tego nie traktuje sobie tak lekko, no bo prezydent Macron ze swoją obecną żoną, tam ich dzieli różnica, nie pamiętam, 30 czy nawet chyba 40 lat. To on z nią się poznał w momencie, kiedy tam był w szkole chyba średniej albo nawet wcześniej i ten związek sobie tam spokojnie trwał. Gdyby coś takiego działo się w drugą stronę, to wszyscy już dawno temu by krzyczeli, że to jest niedopuszczalne, no i jego mąż, żona byłby już tam w opinii publicznej zniszczony. Tak samo widać to chociażby w temacie dzisiaj rozmowy na temat zgody. Tutaj u kobiet mamy cały czas strach, że one zostaną oszukane przez potencjalnego partnera i dlatego chcą, aby beciak, tak oględnie rzecz to nazwijmy, miał w ogóle zakaz zbliżania się do nich, tylko tutaj no, ciężko jest stwierdzić, kto dla tej konkretnej kobiety jest beciakiem, a kto jest odpowiedzią na jej hipergamiczne pytanie. No, czegoś do czytania, narzędzia do czytania w myślach i odczuciach nie mamy, a to jest no, oczywiście bardzo mocno subiektywne. Z kolei u mężczyzn no, to mamy skany mózgu, które wskazują, że jak widzą kobietę, którą uznają za atrakcyjną, natychmiast uruchamia się w mózgu obszar odpowiedzialny za manipulację narzędziami. Mówiąc krótko, na jakimś tam etapie bardzo podświadomym mężczyzna zaczyna kombinować, jak tą kobietę zaciągnąć do łóżka. Więc to są takie podstawowe różnice w seksualności. U mężczyzn jest strategia ilościowa, u kobiet jakościowa. Okej, a postrzeganie jakby związków, rodziny, tego typu rzeczy? No to dzisiejsze czasy bardzo pokazały. Jeżeli mamy sytuację, gdzie wnosimy w górę pozycję społeczną kobiet, no to one zaczynają dochodzić do wniosku, że rodzina oraz mężczyzna jej nie są potrzebni. Ona nie potrzebuje ich. To jest na każdym kroku nam dzisiaj podbijane, że ogólnie mężczyźni są niepotrzebni, bo pewne rzeczy zjawiają się magicznie. One nie potrzebują mężczyzn, one chcą określonych mężczyzn. No i to kończy nam zabawę na tej zasadzie, że większość mężczyzn dla kobiet jest fuj. Tak gdzieś około 80% męskiej populacji jest postrzeganych jako nieatrakcyjne.
Z kolei u mężczyzn, im większe on ma możliwości i zasoby, tym bardziej skłonny jest on do budowania tej rodziny. Oczywiście są panowie, którzy mają dużą łatwość nawiązywania znajomości i oni są wtedy, można powiedzieć, leoseksualni od Leonardo DiCaprio, gdzie oni się starzeją, a ich dziewczyna ma maksymalnie 25 lat. Zresztą ostatnio widziałem jakiś wywiad, zrobili historię w jakimś amerykańskim pudelku z tego, że jedna modelka mówiła, że spławiła Leonardo DiCaprio, bo on dla niej był obleśny. Jak Leonardo na to zareagował? Poszedł z jej koleżanką do domu. Także no, jest jak jest. Okej. Okay. Postrzeganie na przykład zdrady, tutaj wydaje mi się, że jest dosyć ogromna różnica w postrzeganiu tego. Tak, no statystycznie mężczyzna dużo bardziej przejmuje się zdradą fizyczną, kobieta dużo bardziej będzie przejmowała się zdradą emocjonalną. Jeżeli mężczyzna zdradzi kobietę, ona jest nim ciągle zainteresowana, to nie było na tej zasadzie, że już go miała dość i wtedy to jest już powód, żeby go ostatecznie kopnąć w tyłek, to wtedy ona zadaje sobie pytania, co do niej czujesz, do tej pani, z którą się przespałeś. Natomiast jeżeli kobieta zdradzi mężczyznę, u niego to się zaczyna cały czas kręcić i fiksować wokół tego, co robiliście, jak to robiliście, gdzie to robiliście. Można w ogóle ten mechanizm sobie prześledzić, bo po TikToku czy w ogóle po tych współczesnych apkach lata masa takich filmów, gdzie właśnie facet nagrywa żonę czy partnerkę przyłapaną na zdradzie i tam zaczynają właśnie w tym temacie rozpytywać bardzo dokładnie. Gdzie właśnie no, cały czas on się pyta, czy się zabezpieczali, czy miała orgazm, gdzie on wtedy był. To takie coś, co może doprowadzić, można powiedzieć, mężczyznę do szaleństwa. I właściwie no, też różnica w zachowaniach jest taka, że najczęstszą przyczyną zabicia partnerki jest podejrzewanie jej właśnie o zdradę. To nie jest, można powiedzieć, wada, tylko cecha osobnicza. Gdyby dziadek nie był zazdrosny, pradziadek nie był zazdrosny i prapradziadek nie był zazdrosny, to by nas tutaj na świecie nie było. To tutaj znowu przechodzimy do takiego pytania o naturę ludzką, czy my jesteśmy gatunkiem monogamicznym, czy poligamicznym. No i tutaj odpowiedź pada taka trochę nieprzyjemna. Oba, tak. Jesteśmy zarówno poligamiczni i monogamiczni. Jesteśmy poligamiczni na etapie wyboru partnera, poszukiwania tego partnera, a później odpala nam się zazdrość, jeżeli się wiążemy i u mężczyzn pojawia się coś, co nazywa się mate guarding, czyli pilnowanie partnerki. Zarówno mężowie, czy tam dzisiaj po nowoczesnym powiedzmy partnerzy pilnują partnerek, jak i ojcowie pilnują córek. I to jest też u nas odruch taki, że chcemy przypilnować, aby nikt tam obcy, podejrzany, kto nie jest do zaakceptowania się przy tych dziewczynach, nie kręcił. Co później też sprawia, że na przykład jeżeli mamy apokalipsę zombie i ktoś jest prepersem i sobie wyobraża, że będzie od tak się mógł przyłączyć do wspólnoty, no może być z tym problem, bo nikt nie będzie za bardzo chciał wziąć nieznanego, samotnego faceta z obawy właśnie, czy on tutaj czegoś nie narozrabia jak ten lis w kurniku. Czasami nawet łatwiej będzie wtedy przeżyć komuś, kto już tą partnerkę będzie miał. Właśnie tutaj, tak, nawet jak teraz sobie o tym myślę, to jakby w perspektywie mężczyzny odnośnie tego tematu, to od razu pojawiają się takie skojarzenia właśnie z jakby z terytorialnością, tak? Obroną terytorium, no, obroną są tego, co jest moim jakby tutaj, że tak powiem, ale są poletku. Też mężczyźni kłusownicy. Jeszcze raz? Mężczyźni są terytorialni, ale są też mężczyźni kłusownicy. No, najlepszym przykładem mężczyzny kłusownika są męscy feminiści, którzy chcą tak bardzo upodobnić się do kobiety, aby one ich wpuściły ich do tego wewnętrznego kręgu, a później nagle się okaże, że wiesz, no ja niby byłem koleżanką, ale ja tutaj mam takie coś, co nie do końca czyni ze mnie koleżankę, więc może coś z tego wyjdzie. I to w ogóle cywilizacja i duża część naszych zachowań powstała na tarciu między różnymi strategiami reprodukcyjnymi i różnymi podejściami do tańca godowego i do negocjowania, co należy przedstawić jako właściwą ofertę, żeby ona została przyjęta. I można też chcieć sobie wyobrażać, że kiedyś osiągniemy ten stan idealny, że to będą płcie równe i tak dalej, ale no póki co to jest tak, że chłopaki muszą zasuwać z pawim ogonem i przedstawiać jakąś wartość dodatnią, aby ona uznała, że on jest okej. Z kolei dziewczyny zazwyczaj mogą siedzieć i wybierać z tego, co jest dostępne. Tylko
specyfiką dzisiejszych czasów jest to, że w pewnym momencie można przelicytować, bo ten miernik kobiety, to co jest dla niej powinno być atrakcyjne, on nie jest obiektywny, on działa bardzo mocno subiektywnie. W ogóle no, tutaj znowu się możemy odwołać, te instynkty, które są w nas włączone, one nie mają jakiegoś takiego obiektywnego miernika, co jest dobre, co jest złe, tylko się opierają na sygnałach, jakie nam wysyła środowisko. I też można powiedzieć, że żeby to wszystko jakoś sensownie działało, dlatego też obie płcie troszeczkę inaczej się starzeją. Ale to może będzie temat na trochę inne spotkanie, inną historię. Też taki temat, który tutaj pasuje, czyli czy w ogóle istnieje przyjaźń damsko-męska, czy to jest ułuda, bo zawsze się coś za tym innego kryje? Nie no, istnieją friendzony damsko-męskie i istnieją friendzony dla kobiet, istnieją friendzony dla mężczyzn. Dla kobiet friendzone to jest sam seks bez przywilejów bycia czyjąś kobietą, czyli bez tam i prezentów, i mieszkania razem i tak dalej. Z kolei friendzonem dla mężczyzny są same obowiązki, czyli słuchanie dziewczyny, załatwianie dla niej różnych tematów bez seksu. I właściwie jak się jest mężczyzną, posiadanie koleżanek jest w pewien sposób korzystne, bo wtedy zyskuje się dostęp do jej grupy rówieśniczej. Ale to troszeczkę działa na tej zasadzie, że dziewczyny mają albo koleżanki, albo kochanków. I jeżeli jesteśmy naprawdę tylko jej koleżanką, no to nie jesteśmy w kategorii mężczyzny. A każdy kolega u dziewczyny na jakimś tam poziomie jest no, teoretycznie tym penisem w szklanym pudełku, gdzie wystarczy zbić młoteczek, w razie potrzeby można go wziąć. W ogóle okazuje się, niedawno prowadzili też sondy wśród Amerykanek i one potwierdzały, że bardzo często mają już w głowie ewentualne zastępstwo, gdyby obecnego partnera coś złego spotkało albo gdyby on odszedł. I kobiety na przykład zbierają sobie takich ewentualnie zapasowych mężczyzn na wypadek, gdyby ten tutaj zniknął. Do tego służą kobietom właśnie ich friendzony. U mężczyzn nie jest to takie proste, no bo skoro 80% mężczyzn jest poniżej średniej atrakcyjności, to najbardziej widoczne jest przy końcu życia. Mężowie rzadko kiedy przeżywają żony, a jeżeli żony umrą wcześniej, mężczyźni szybciej umierają. Jedna z sugestii była taka z tym związana, że mężczyźni w starszym wieku mówią, że ich najlepszym i jedynym w zasadzie przyjacielem jest żona. Kobiety zazwyczaj tak nie odpowiadają, mają szerszą sieć tych kontaktów społecznych. No i tutaj się dość często robi problem, że jak odchodzi jego żona, no to on traci już właściwie jedyną osobą, z którą był zakotwiczony na tym świecie. Okej. Nie, bo bardziej chodziło mi o to, czy w ogóle, gdy ludzie są, powiedzmy, w stałych związkach, to czy posiadanie, nie wiem, no, przyjaciół, w cudzysłowie, odmiennej płci, czy to jest coś prawdziwego, czy raczej powinno się na to patrzeć podejrzliwie, bo na przykład osobiście wydaje mi się to bez sensu, znaczy inaczej, jak ja się zastanawiam, po co miałbym mieć koleżanki, to w sumie nie wiem po co, no bo mam kobietę, więc po co mi jakieś koleżanki, na piwo pójdę z kolegą, prawda, więc to jest zupełnie zbędna kategoria, przynajmniej dla mnie. No i tak jak już powiedziałem, no zazwyczaj możemy próbować mieć coś na zasadzie takiej, że zapas na biegu. I temu służą przyjaźnie z płcią przeciwną. W przypadku mężczyzn to jest zazwyczaj bycie załadowanym do friendzona, ale to się wiąże z tym, że no większość mężczyzn jest w większym głodzie niż kobiety. To się też wiąże z tym, że mężczyźni mają średnio tam czterokrotnie większy popęd seksualny od kobiet i on jest stały. A popęd kobiet jest mniejszy i kontekstualny. To nie jest tak, że kobiety mają potrzebę czegoś tam. Chociaż ostatnio wywołałem małą imbę chyba na X-ie bodajże, czy tam na paru innych platformach, podając informacje o chorobie wdowej A. Czyli mówiąc krótko, kobiety bardzo negatywnie znoszą długotrwały brak orgazmu. Tam chodziło o to, że brak partnera pisali, ale tam jak się wczytało, to się okazywało, że na chorobie wdowią mogą czerpać też kobiety, które są w związku i nawet współżyją. Jeżeli to współżycie dla nich jest niesatysfakcjonujące, to tam się pojawiają pewne problemy zdrowotne. Jeszcze pociągnę ten wątek, bo jakby do punktu chcę dotrzeć pewnego, do sedna sprawy. Widziałem taki filmik, bodajże na Instagramie, może na X-ie właśnie,
którym była taka sonda uliczna i pytający pytał tam mężczyzn, czy dla nich jest ok, jeżeli ich dziewczyna, czy partnerka, czy żona ma jakichś tam kolegów w cudzysłowie i sobie tam z nimi wychodzi i spędza czas. I jeden z mężczyzn odpowiedział, że tutaj jakby problem nie tkwi w tym, że ktoś miałby się obawiać zdrady albo co ona tam z nim robi, tylko bardziej chodzi o kwestię jakby szacunku do mężczyzny, bo po prostu się nie łazi z takimi gośćmi, jakby, bo ma się swojego mężczyznę, prawda? W tym sensie. A to z kolei znowu jest konsekwencja tego, że to mężczyźni zawsze muszą dać dowód swojej sprawności i no, jakiego mężczyzny kobiety pragną? No mężczyzny, którego inni mężczyźni chcą być, inne kobiety pragną, no i mężczyzny, który ma swoje własne terytorium. Jeżeli ja mam swoje własne terytorium, to też pilnuję, żeby mi inni na to terytorium nie włazili. Dlatego też na przykład zakreślam granice i nie zgadzam się, aby ona miała jakiś tam kolegów, chyba że on jest naprawdę na zasadzie takiej, że no nie ma mowy, żeby on dał radę, bo spoko, no, nikt go nie rozważa w kategorii mężczyzna. I to też będzie się wiązało z tym, że no, bycie mężczyzną zawsze może być w jakiś sposób kwestionowane i wiąże się z przyjęciem męskiej roli. To też się nie zmieni. Kobietą będzie się zawsze z samego faktu urodzenia, mężczyzną jest się przez to, że jest się w stanie tą męską rolę przyjąć i dać dowód sprawności. Tak jak ostatnio myślałem, ten dowód sprawności polega na tym, że jesteśmy w stanie trzymać ramę, czyli budować świat w cudzysłowie, do którego możemy kogoś wprowadzić, naszą kobietę. Czyli no, jesteśmy twórcą narracji naszego związku. To też tak może zabrzmi poetycko, ale generalnie na zasadzie takiego postrzegania o to chodzi. Ale na przykład też nieakceptowanie tych kolegów, to też jest często kwestionowane, jakby wtedy jest kwestionowana męskość właśnie, że to wynika z jakiegoś strachu i kompleksów na przykład. Nie, kochanie, ja się nie boję. Ja po prostu nie zgadzam się, żeby ktoś właził na moje terytorium i nie boję się ciebie stracić, jeżeli nie chcesz akceptować tego mojego podejścia. Więc jeżeli chcesz sobie wyjść, proszę bardzo, nie stoję ci na przeszkodzie, nie obawiam się. No właśnie, tutaj jest taki, jakby to powiedzieć, no to jest taka jedna ze strategii, prawda, ośmieszania można powiedzieć. Ależ tak, no i dlatego relacje damsko-męskie w środowisku czerwonej pigułki określa się mianem gry. Tu cały czas gramy i kobiety pragną mężczyzn, którzy będą w stanie z nią grać. Nie na zasadzie, którzy podejdą, że no, ja jestem mężczyzną i z samego tego faktu mają się pewne rzeczy dziać. Nie, dowód sprawności cały czas cię będzie obciążał i cały czas będzie to też zależało od tego, jak potrafisz codzienne sytuacje życiowe rozegrać. Czy będziesz w stanie tym wszystkim zarządzić na tej zasadzie, że to samo z siebie wychodzi, czy z kolei jesteś facetem, którego można łatwo zawstydzić, łatwo nim manipulować, że jesteś po prostu no miękki, no. Co tu dużo mówić. No to na zakończenie. Niepewny. No to tak na zakończenie, jeżeli tutaj jest wszędzie gra i pewne cały czas są pewne shit testy, to czy feminizm jest jednym wielkim shit testem, który oblewamy no, w dużej jakieś mierze? Wątpliwości? Cały czas oblewamy, a one się robią coraz bardziej bezczelne. I teraz ja z kolei no wręcz żygam, to nie boję się użyć tego określenia, tym co się dzieje w związku z zabójstwem tej Białorusinki i zgwałceniem. Tak. Ilość tych wszystkich treści, że to wszyscy mężczyźni za to w Polsce odpowiadają, że to jest wina białego katolickiego kraju i coś podobnego, przecież to jest tak obrzydliwe, że ja dziękuję. I w tej sytuacji nie można stwierdzić, że imigranci powodują większą przestępczość i tak dalej, no okej, okay, spoko. I że wszystkie kraje są tak samo złe, dobre, zależy jak na to spojrzeć, no bo tutaj też straszne rzeczy się dzieją. Ale świadkami na przykład tego zajścia były kobiety, które później opowiadały, że myślały, że to tacy bezdomni i w ogóle nie zareagowały na tę sytuację, więc ta to świat nie jest doskonały i zawsze się pojawi coś strasznego i ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ta sytuacja, gdzie nikt nie ma wątpliwości, co koleś zrobi, ma uzasadniać na przykład zmiany w definicji tego przestępstwa, no. Gdzie one uważają, że może by mniej do takich sytuacji dochodziło, gdyby wprowadzono no, tą takich umiłowaną zasadę tak znaczy tak. No ja nie wiem, czy w takiej sytuacji ktoś ma wątpliwości, że jej zgody nie było, a facet dopuścił się tego wszystkiego stosując no, przemoc. No tak, właśnie skończyło się to śmiercią w szpitalu. No, ale nie, no... Bo ktoś mógłby zadać i napisał, ktoś napisał głupi komentarz. Tutaj też się objawia druga różnica, niezrozumienie różnicy między winą a odpowiedzialnością.
bo winny przestępstwa jest zawsze przestępca, bo on to zrobił. A my jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo, aby minimalizować prawdopodobieństwo, że coś złego się przydarzy. I jeżeli ktokolwiek zwróci uwagę, że no, dziewczyny mogą czasami dopuszczać się zachowań ryzykownych i powinny zachowywać się w sposób bardziej odpowiedzialny, to tutaj się pojawia zaraz zarzut, to nauczmy mężczyzn nie gwałcić, a jeżeli ty tego wszystkiego nie rozumiesz, to znaczy, że nie zrozumiałeś ich głębokiej ironii. Bo jak też na Twitterze latało ostatnio, jaka jest najlepsza prewencja przed zgwałceniem? No, jako mężczyzna powinieneś nie patrzeć pożądliwie, jak prowadzisz taksówkę, nie robić z nią i tak dalej, i tak dalej. No, to nie jest prewencja, a większość mężczyzn uważa, że przestępstwo zgwałcenia jest odrażające. No i nawet wśród kryminalistów podejście jest takie, że jak pan oto skazany tam ląduje w więzieniu, to oni mu zapewniają odpowiednie atrakcje, zazwyczaj przy pomocy nogi od krzesła. Także no, to się po prostu kupy nie trzyma, ale no znowu, pomieszanie z poplątaniem, byle tylko przepchnąć swoją własną narrację i robią to osoby, które wcześniej krzyczały, że na trupach polityki uprawiać nie wolno. Skoro ten temat wywołaliśmy, to jeszcze dopytam, żeby to pociągnąć i może wyjaśnić. Na przykład kultura gwałtu, na ile jest to w ogóle prawdziwa teoria, na ile pewien konstrukt, że tak powiem, społeczno-kulturowy? A co, umawiasz się kiedykolwiek z kumplami, że na piąteczek zakładamy buty do gwałtu i ruszamy wykorzystywać przemocą dziewczyny? No nie. Czy ktokolwiek ma kumpla, który się chwalił, że przemocą wykorzystał jakąś kobietę albo wykorzystał kobietę, która była tak pijana, że nie wiedziała, co się wokół niej dzieje i wszyscy klaszczeli, super chłopie, jej? Czy raczej wszyscy na taką osobę patrzą z potępieniem, jakby facet zaczął coś takiego mówić, to kolesie sami by chcieli mu, że tak powiem, podziękować za takie zachowanie. No raczej to jest patologia, kategoria patologii. No właśnie, więc no, jeżeli tak wszyscy to postrzegają, no to raczej chyba nie żyjemy w kulturze gwałtu, bo kultura gwałtu, ona może istnieć na przykład w RPA, gdzie no, gangi po prostu pewne rzeczy robią. Ta kultura będzie istniała w tych miejscach, gdzie to jest uznawane na przykład za normalną praktykę wojenną, czy za coś podobnego. Na pewno nie w Europie Zachodniej, na pewno nie w Polsce. No, ale jak się stwierdzi, że nie wiem, po co one szły w nocy gdzieś tam same, to już jest kultura gwałtu, bo się je obwinia. No właśnie i tu jest niezrozumienie i różnica w postrzeganiu między odpowiedzialnością a winą. Gdzie ktoś mówi, że no, pewne zachowania są nieodpowiedzialne. Na przykład nieodpowiedzialne jest pojechać, będąc młodą kobietą, do Afganistanu i samodzielnie przemieszczać się tam plecakiem po ulicach. To jest skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Ci, którzy ją tam dopadną, zgwałcą zbiorowo i zamordują, są temu winni, ale ona była skrajnie nieodpowiedzialna, bo wiedziała, że ten region świata jest niebezpieczny i tam pewne rzeczy się nie robi. I to nie jest żadna wtedy tutaj kultura gwałtu. Tam może być, tutaj nie. I można podsumować w sumie, że feminizm w tym przypadku zupełnie nie przewiduje odpowiedzialności u kobiet, tylko pełne prawa, nawet więcej niż u mężczyzn. Znaczy, ale odpowiedzialności w ogóle nie ma. To cały czas, no, odpowiedzialność to można powiedzieć, że to jest kryptonit feministek. Tam i tutaj znowu włącza się na pełnej kurtyzanie ten solipsyzm, który wszystko racjonalizuje i to nigdy nie jest jej wina, tylko świat był do niej źle nastawiony i dlatego ona nie powinna niczego poprawiać, to świat się powinien do niej dostosować i sprawić, że jej będzie lepiej. Ale tak feminizm funkcjonuje od samego początku. No tak. Za tym idzie też narracja, że gdyby one rządziły od samego początku, to świat byłby lepiej urządzony, bo tak jak urządzili go mężczyźni dzisiaj, to jest strasznie źle. Gdyby one to robiły od początku, to byłoby dobrze. Tylko jak zadajesz im pytanie, a jak byłybyście w stanie w ogóle to zrobić? No bo one są dobre z natury. No dobrze, ale na świecie są na przykład źli ludzie. Trzeba sobie z nimi jakoś poradzić. To jak byście to zrobiły? Rozmawiałyby pewnie z nimi i tłumaczyły im, że tak nie wolno. A nie byłoby też wojen, bo kobiety są łagodne. Podobno. No tylko, że statystycznie władczynie prowadziły więcej wojen od władców. Kobiety statystycznie są mniej agresywne od mężczyzn, co nie znaczy, że nie ma agresywnych kobiet. I na przykład jakby kobiety, znaczy nagle mężczyźni wyparowali z tego świata, to kobiety nagle by się zorientowały, co to znaczy mieć kontakt z agresywnymi kobietami. Bo to nie znaczy, że nagle by zniknęła cała brutalna przestępczość, tylko zniknęłaby cała policja. A to otworzyłoby całkiem sporą przestrzeń do działania dla bardzo agresywnych kobiet, które są bardziej agresywne od przeciętnego mężczyzny. I nagle dziewczyny by się zorientowały, jak to jest mieć kontakt z innymi dziewczynami, które są agresywne i nie ma pana policjanta, po którego można zadzwonić. To jeden z tych
przykładów, jak wyglądałby świat bez mężczyzn. Bo mężczyźni kontrolują nie tylko agresywnych mężczyzn, ale także agresywne kobiety. I kobiety potrafią między sobą walczyć, także na pięści w sposób bardzo brutalny, czego potrafią dowieść na przykład nam niektóre sytuacje z liceum, jak tam nagrywają filmy o walkach między dziewczynami. Albo w metrze, czy gdziekolwiek. Tak, no to nie jest tak, że kobiety nie są zdolne do zachowań agresywnych. One po prostu wiedzą, że konfrontacja bezpośrednia fizyczna no, dla nich jest niebezpieczna, ale jak puszczają tam hamulce, to też jest, gdzieś widziałem dane, które wskazywały, że kobiety częściej biją swoich partnerów niż partnerzy biją swoje partnerki. Ale jest więcej ofiar przemocy fizycznej kobiet. Dlaczego? Ano dlatego, że mężczyźni są znacznie silniejsi. I jak ona jemu przyłoży, to on dość często tego nawet nie zauważy, bo ma znacznie gęstsze mięśnie, kości i całą tą resztę. Natomiast jak on jej przyłoży, nawet nie za lekko, ojej, wtedy jest rezultat. Jak wygląda ta różnica? Polecam obejrzeć zawody transów, gdzie właśnie pojawia się w klatce MMA, czy gdzieś tam dumna transseksualna lesbijka naprzeciwko cishet kobiety. I wtedy nagle się okazuje, że zderzenie z pięścią, która wcześniej miała w sobie, która ma cały czas w sobie chromosomie XY, kończy się na przykład wstrząśnieniem mózgu od razu. Bo taka jest różnica właśnie w tej masie i tym wszystkim, co za tym stoi. Okej. Tutaj postawimy kropkę. Może w kolejnym odcinku skupimy się w ogóle na tych wszystkich falach feminizmu i na opisaniu historii, jak to się wszystko zaczęło i jak ewoluowało, bo to myślę, że to ciekawy wątek. Ale tak jak mówię... Z historią to ty możesz być nawet lepszy ode mnie, bo pamiętam, że w encyklopedii antykultury dość dobrze ten temat poruszałeś i fajnie jest przypomnieć, że w Związku Radzieckim przecież oni wpadali na te pomysły, że wprowadzą równość płci i nawet w totalny libertynizm seksualny i jakoś to kurczę nie wyszło im chyba. No nie do końca, miało to same negatywne konsekwencje, zwłaszcza dla kobiet. Możemy też porozmawiać, jaki wpływ takie zachowanie ma na ekonomię, no bo warto zauważyć, że silnikiem ekonomii ludzkiej są mężczyźni, a paliwem do tego silnika jest kobieca młodość i uroda. No tak, to ten wątek już sobie przygotujmy na kolejny odcinek, to myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Natomiast tak jak mówię, tutaj postawmy kropkę. Naszym gościem był ponownie Roman Warszawski. Wielkie dzięki. Ale zanim się pożegnamy, to jeszcze tylko kilka ogłoszeń. W telegraficznym skrócie zapraszam po najnowszy numer Najwyższego Czasu. Na okładce trzej panowie tworzący koalicję antyunijną. Można wspierać nas poprzez na przykład Buy Coffee, czyli stawianie kawy. W opisie, w komentarzu są wszystkie informacje, jak to można robić. Można przekazać 1,5%. W ramach podatku PIT, w ramach rozliczeń można dołożyć się na organizację konferencji prawicy wolnościowej, konferencjaprawicy.pl. Tam też są informacje i zbiórka. I można też kupić książki, które mamy u siebie w Bibliotece Wolności. Jest na przykład Encyklopedia Antykultury, która została zaanonsowana, więc tutaj też polecam, nie tylko o feminizmie. Jest najnowsza książka pana redaktora Michalkiewicza, czyli Nowa Generalna Gubernia. Też polecamy. No i Zmiany Klimatu, profesor Kowalczak, o globalnym ociepleniu tak zwanym. Polecam bardzo serdecznie. Natomiast tutaj już kończymy i zobaczymy się w kolejnym programie na Enczas Express, ponieważ poprzedni kanał wyleciał tradycyjnie w powietrze, więc nie zapomnijcie Państwo też zasubskrybować. Wielkie dzięki, do usłyszenia.